drzewo jest, ma za małą rangę w polskim prawodawstwie. Sprawy zagadnienia związane z ochroną, gospodarowaniem drzewostanem, wycinką drzew znajdują się w prawie ochrony środowiska. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to za mało. Takim klasycznym przykładem, który zawsze podaję, normy wskazują, czy zalecenia wskazują, w jakiej odległości drzewo od jakiegoś elementu infrastrukturalnego czy budowlanego sadzimy, możemy posadzić. Nie ma zapisów w drugą stronę, to znaczy mamy istniejące drzewo i na jaką odległość na przykład gazociąg może się do tego drzewa zbliżyć. To jest w mojej ocenie bardzo, bardzo ważny element. Tak, ważną przyczyną dla takiego stanu, złego stanu drzew w Polsce i ich znikania jest to, że ci, którym powierzono dbałość o nich, nie mają odpowiedniej wiedzy. Tylko duże miasta stać się na zatrudnienie specjalistów. W efekcie mamy taką sytuację, że nie ma ani umiejętności właściwego oceniania stanu drzewa, że nie ma także planowania, to jest druga pięta achillesowa, że podejmuje się decyzje błędne, które mogą być dwojakiego rodzaju. Wycina się na wszelki wypadek drzewa nie stwarzające zagrożenia, ale nieraz się pozostawia stojące czy bez zabiegów drzewa, które wymagają jakiegoś działania, ponieważ mogą narobić szkody. Jeżeli są składane oferty na przetarg, na wykonanie jakichś zabiegów i ta po prostu oferta najtańsza, często zupełnie nieracjonalna, wygrywa z ofertami droższymi, ale firm, które potrafią rzetelnie wycenić, jaka będzie rzeczywiście, jaki powinien być wkład, jaka praca wykonana na przykład, nie wiem, w pasie drogowym, czy w parku, czy nawet na terenie jakiejś posesji prywatnej. Później efektem tego jest to, że właśnie taki podmiot wkracza do akcji, prawda? No, dokonuje często straszliwych, nieodwracalnych zniszczeń i swoją działalnością i nawet wtedy no, nie ma właśnie szans na jakiekolwiek skuteczne wyegzekwowanie, nie wiem, no, rekompensaty, kary i tak dalej. To jest przykre. Drzewa są wycinane w różnych procesach inwestycyjnych, ale i na to trzeba uzyskać zgodę. Natomiast drzewa są niszczone na skutek tak zwanego ugławiania, czyli obcinania koron drzew. To są pseudo prace pielęgnacyjne, które stają z pielęgnacją drzew, nie mają nic wspólnego, które polegają na obcięciu całych konarów albo całych koron drzew i to powoduje obumarcie drzew. Innym problemem jest prace wykonywane, budowlane czy drogowe i prace, które są wykonywane w obrębie drzewa, jeżdżąc na przykład ciężkim sprzętem, zagęszczana jest ziemia wokół korzeni, kopiąc rury, kopiąc jakieś wszelkiego rodzaju doły, rury i tak dalej, żeby założyć, niszczone są korzenie, czyli cały system korzeniowy i te prace i zarówno zagęszczenie ziemi wokół korzenia i obcinanie korzeni przy nieumiejętnie prowadzonych pracach powodują osłabienie, a w konsekwencji obumarcie drzew. To zjawisko ma związek z obawami inwestorów przed poniesieniem opłat związanych z wycinką drzew. Nie mogąc uzyskać zgody często na nasadzenia zastępcze, decydują się zachowywać drzewa za wszelką cenę w sytuacji, w której myślę, że mają świadomość, że uszkodzenia, które powstaną zarówno w koronie, w systemie korzeniowym, doprowadzą do uśmiercenia tych drzew. W wielu miastach europejskich, chociażby w Berlinie, ale nie tylko, bo tak na przykład jest we Włoszech i w innych państwach, w Szwecji, wszystkie drzewa są zinwentaryzowane i to nie dotyczy tylko drzew w mieście, ale drzew poza miastem, tych przydrożnych. W miastach, na przykład w Berlinie, wszystkie drzewa, które mają metalowe niewielkie numerki tej wielkości, na których jest wybity numer i zarządca doskonale wie, robiąc przegląd, jak napisze drzewo 1898, wypisuje, że tam trzeba wyciąć jedną gałąź, czy dwie gałęzie, czy trzeba drzewo usunąć, czy trzeba je leczyć i tak dalej. Jest pełna kontrola i tam się przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne. Tam nie czeka się, aż drzewo trzeba wyciąć, tylko prowadzi się na bieżąco, mając taką dobrą bazę danych,
pielęgnację drzew i dba się w odpowiedni sposób o zasób, o to cenne, bo drzewo w mieście jest bardzo cenne. Drzewo jest najbardziej potrzebne właśnie w terenie miejskim, gdzie nie ma zbyt dużo terenów zielonych. W krajobrazie rolniczym drzewa w lesie są, czyli tam nie trzeba może tak chronić. Natomiast w mieście trzeba bardzo chronić i trzeba o każde pojedyncze drzewo dbać. W Niemczech jest to obligatoryjne, że za jedno usunięte drzewo inwestor płaci za 3 drzewa o prawidłowym pokroju, odpowiednio do warunków, dobrze posadzone, dobrze pielęgnowane. Jeżeli nie ma miejsca na swojej terenie inwestycji, wtedy wpłaca pieniądze do banku danych. Gmina ma pieniądze na swoje kolejne inwestycje, to jest dedykowany fundusz, a nie przychód gminy. Wtedy możemy rozwiązywać wiele problemów i możemy po prostu kompensować straty, które mieliśmy. System certyfikowania i no tutaj to zrównoważone budownictwo czy zielone budownictwo jest to no, rzecz stosunkowo w naszym kraju świeża. Takie certyfikacje są w krajach Wielkiej Brytanii, czy są też certyfikacje amerykańskie i z nich czerpiemy przykłady. Do nas zaczyna to docierać, już kilka budynków certyfikowanych mamy. My, architekci krajobrazu, upatrujemy w tym bardzo duże szanse właśnie dla ochrony drzew. Podałam przykład Central Parku, gdzie było właśnie rozważane sprzedanie w Nowym Jorku, sprzedanie tych ziemi na działki. Zdecydowano, że będzie to park. Po kilkudziesięciu latach, nie pamiętam dokładnie ilu to było, rząd wielkości 20 lat, przychody z podatków, z obrotu nieruchomościami, z podatków, z usług zwróciły wartość działek. To jest, u nas też są badania tego typu robione. Chętnie sprzedają się mieszkania, które są w odpowiedniej odległości od parku. Ludzie chętnie kupują w tych miejscach. Także możemy używać takich narzędzi również, żeby jakby kształtować środowisko. Co więcej, wspomnieliśmy na naszej dyskusji, że dzieci jakby pozbawione kontaktu z naturą inaczej się rozwijają. To prawda. Jest już jednostka chorobowa. To się objawia tym, że dzieci mają, że ludzie później mają depresję, że jest brak koncentracji. Człowiek, który jest w naturze, analizuje, powiązuje pewne fakty, rozwija mózg. My w tej chwili zaczynamy żyć w betonie. To będzie miało bardzo duże przełożenie na nasze zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, otyłość na przykład, prawda, i tak dalej. Ruch przeciwdziała temu. Także jeżeli pozbawimy się zieleni w miastach, to jest wielowymiarowa strata dla społeczeństwa. Takie panele jak ten pokazują, że dla dobrego przygotowania kontroli nie wystarczy studiowanie przepisów ustawy. Panel udowodnił jeszcze raz, że ważne jest, żebyśmy zdali całe środowisko, jak najwięcej aspektów w kontrolowanych obszarach, zanim zaczniemy kontrolę, bo to na pewno nam ułatwi takie rzetelne, dobre przygotowanie kontroli, właściwe podejście kontrolne, wybór właściwych metod, no i wreszcie sporządzenie jak najlepsze informacje o wynikach kontroli. Głównym celem kontroli będzie na pewno ocena skuteczności, poprawności również stosowania instrumentów prawnych ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Ale będziemy też badać prawne aspekty, będziemy szukać dobrych praktyk. No i to, co mam nadzieję też zrobimy w tej kontroli, to szerzej patrząc na problemy, szerzej oceniając dzisiejsze rozwiązania prawne i praktyki stosowane przez podmioty odpowiedzialne za ochronę drzew w procesie inwestycyjnym, będziemy mogli podnieść w świadomości społecznej rangę problemu, podnieść rangę problemu i świadomość również u organów władzy publicznej zajmujących się tymi zagadnieniami.